μας πρόσωπε, τώρα στο μας κρίσιφ, gratuluję drużynie z Wrocławka wygranej. Myślę, że nie byliśmy łatwym przeciwnikiem dla nich. Takim przełomowym momentem była czwarta kwarta, w momencie, kiedy Andil postawił nam strefę. I coś się w głowach zawodników naszych urodziło, żeby stan zblokować. I to przecież nic tak naprawdę na tym placu się nie zmienia, poza tym, że tyle samo jest zawodników, co drużyny przeciwnej i co nasz w danym czasie i tak naprawdę brak ruchu i wymuszone rzuty przez ręce doprowadziły do tego, że umknęła nam ta przewaga, którą żeśmy wypracowali sobie i pozwoliliśmy Anvilowi wyjść na prowadzenie i w końcówce to wygrać. Parę błędów też w obronie. Takich gapiostw, gdzie zza pleców nam biegali zawodnicy, łatwe punkty zdobywali, gdzie już po teoretycznie zebranej naszej piłce nagle ktoś podbija piłkę i mają w swoich rękach. No, to są sytuacje takie, które no, nie mogą się w końcówce zdarzyć. Teoretycznie w ogóle w meczu nie powinny się zdarzyć, bo piłka jest zebrana już przez naszego zawodnika, już powinna być nieoddana, nieodpuszczona i gdyby no, trzymana tak mocno, żeby nikt ją nie wyrwał. No, gratuluję chłopcom za walkę, za to, że znowu pokazali, że potrafią grać przez 40 minut i takie drużynie jak Anvilowi, no, na coś trochę krwi. Dziękuję.